Panie pośle, kiedy pan zabierał głos, nawet zwracając się do pana posła Grupińskiego, to pan poseł Grupiński zachowywał się ze znaną mu kulturą osobistą. I od pana tylko tyle, tylko tego samego wydajemy. Tylko tyle od pana prosimy, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Jako katolik nie życzę sobie, żeby pan Kałużny bronił mnie jako chrześcijanina przed kimkolwiek. Jeśli katolicy w Polsce potrzebują obrony, to potrzebują przed politykami z tej strony sali sejmowej, bo tego rodzaju inicjatywy po prostu tylko Kościołowi szkodzą. Podam proste statystyki. Porównamy 2 razy 8 lat. 8 lat. Między 2008 rokiem a 2015, patrząc na ludzi biorących udział, wierzących w mszach świętych, czyli Dominicantes, 2008 rok ponad lekko 40% biorą udział. W 2015, kiedy oddawaliśmy władzę, 39,8%, czyli prawie 40% osób brało udział w mszach. No a w 2021 ile zostało Dominicantes? Po waszych rządach 7 latach? 28%. Ponad 10% ludzi przestało chodzić do kościołów. Dlaczego? Przez waszą politykę, przez wasze sklejenie się tronu z ołtarzem. I to jest problem podstawowy katolicyzmu w Polsce, który powinien być chroniony przed wami. To nie jest ustawa w obronie chrześcijan. To jest ustawa w obronie tak naprawdę narodowo-katolickiej wizji Kościoła. To powiedziałbym w ten sposób, że te przepisy, które stworzyliście, ta próba chociażby wprowadzenia lżenia i wyszydzania jako kategorii, która podlega penalizacji w świecie, którym konstytucja zapewnia wszystkim wolność słowa, poglądów i wyznania, jest po prostu karygodne. To jest, stworzyliście w pewnym sensie, także niestety z częścią Kościoła, księży, którzy się angażują w politykę po stronie Prawa i Sprawiedliwości czy waszej partyjki, stworzyliście sytuację, w której tak naprawdę tyle macie wspólnego z obroną chrześcijan, co księża patrioci w latach 50. mieli wspólnego z patriotyzmem. To tak mniej więcej można ocenić waszą aktywność. To jest kwestia, w której tak naprawdę mówicie o jakiejś dyskryminacji katolików w Rzeczpospolitej, kiedy tak naprawdę, jeśli jakakolwiek, kogokolwiek dyskryminacja dotyka, to są to mniejszości, wszelkiego rodzaju mniejszości w poglądach politycznych, mniejszości orientacji seksualnej, to są mniejszości etniczne. Przypomnę zabranie chociażby dzieciom finansowania z mniejszości niemieckiej nauki ich języka. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z wyjątkowo fałszywą i tak naprawdę stworzoną wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej inicjatywą rzekomo obywatelską, w której wierzący są w istocie oszukiwani przez polityków, że niby to w ich obronie się przeprowadza tę inicjatywę ustawodawczą. A tak naprawdę chodzi o to, żeby ograniczyć wolność słowa, żeby można było łatwiej i swobodniej atakować ludzi o odmiennych poglądach od rządzących, a żeby trudniej było wyrażać swoje poglądy w kwestiach religijnych. A przypomnę, że w sytuacji, w której państwo znosicie chociażby z artykułu, w którym mowa jest o obrażaniu uczuć religijnych, wprowadzacie tam żenie i wyszadzanie, tak? A znosicie kategorię znieważenia, a z artykułu 195 znosicie określenie złośliwości, to powoduje, że osoba, która poczuje się obrażona politycznym na przykład kazaniem czy wystąpieniem jakiegoś duchownego w którymkolwiek z kościołów i opuści, co się ostatnio coraz częściej zdarza, opuści w tej sytuacji kościół, będzie po prostu mógł podlegać karze więzienia, bo niezłośliwie po prostu, ale jednak ktoś uzna, że znieważył akurat miejsce kultu religijnego. Więc tego rodzaju
tego rodzaju tutaj podniecenia, jakie obserwowaliśmy w wykonaniu pana posła Kałużnego, jakoby to taka ogromna krzywda działa się katolikom Rzeczpospolitej, to naprawdę, jak się patrzy, nie wiem, wystarczy, dzisiaj rano słuchałem Izraela w Egipcie, Händla, no po prostu inny był Kościół dawniej, innych miał obrońców, innych miał wyznawców, inne dzieła tworzył, a to, co w tej chwili Kościół dotyka ze strony polityków, z tej prawej, rzekomo prawej strony, bo wy z konserwatyzmem nie macie nic wspólnego, bo konserwatyzm szanuje przepisy, szanuje konstytucję, a wy to wszystko zrujnowaliście, więc nie jesteście żadnymi konserwatystami, tylko po prostu bolszewikami, którzy narodowo-katolicki przybrali kościół. Należy odrzucić tę ustawę w całości i tak zrobimy. Dziękuję.